Dlaczego pasożyty są tak ciężkie do zdiagnozowania? A przecież to one odpowiadają za ogromną ilość przewlekłych chorób, które nie poddają się zwykłemu leczeniu. W jaki sposób sami u siebie możemy zaobserwować objawy pasożytów? I jakie są najważniejsze trzy filary? o które jeżeli zadbamy, to pasożyty u nas nie zagoszczą. I to nie chodzi wcale o higienę, bo higiena jest ważna, oczywiście, ale na pewno znacie Państwo osoby, które o higienę bardzo mocno dbają, a pasożyty mają. Albo te, które no, za bardzo się nie zastanawiają, zrywając marchewkę, wyciągając ziemię, wycierają o siebie, zjadają i nie mają żadnych pasożytów. No bo właśnie, o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Jesteście na kanale Zdrowia, Uroda i Fitoterapia. Ja się nazywam Natalia Samarec i zacznijmy po kolei. Jeżeli chodzi ogólnie o pasożyty ludzkie, to jest ich znane kilkaset różnych gatunków i zamieszkują one nie tylko nasze jelita, a tak naprawdę mogą być w każdym narządzie, we wszystkich tkankach, bo na przykład takie najczęściej znane owsiki, no najczęściej mówimy, że one są u dzieci, ale oczywiście u dorosłych też, to to są pasoże, które zamieszkuje jelito grube. Albo glizda ludzka, która mieszka u nas w jelicie cienkim, chociaż tak naprawdę może być wszędzie. Może być w sercu, może być nawet w mózgu. Albo różnego rodzaju tasiemce, które też mieszkają w jelitach, ale mogą tworzyć cysty w mięśniach, w nerkach, w sercu, w wątrobie, w różnych narządach. Lub taksoplazmoza, pasożyt wewnątrzkomórkowy, który po prostu blokuje nam pracę całego organizmu, zaburza krążenie w limfie, powstają obrzęki albo przywra wątrobowa, która najczęściej jest mylona z jakimiś cystami albo nawet nowotworami i wyniszcza nasz organizm. W jaki sposób ogólnie można zdiagnozować czy mamy pasożytów? No co najczęściej robimy? W diagnostyce takiej klinicznej najczęściej się robi badanie kału. Natomiast ogólnie te badania są miarodajne tylko na 10%. No to tak naprawdę te badania o niczym nam nie mówią. Dlaczego tak jest? No po pierwsze. Pasożytów jest dużo i one mogą być w różnych tkankach. A badanie kału pokaże tylko obecność tych pasożytów, które są w jelitach. No, już nie wszystkie pasożyty zbadamy. Druga rzecz, jeżeli pobieramy materiał do badania, na przykład chcemy zbadać, czy pasożyty są u dziecka, dziecko zrobiło kubkę. My bierzemy odrobinę tego materiału i zanosimy do laboratorium. Jaka jest gwarancja, że z tej kubki weźmiemy akurat z tego miejsca, gdzie jaja pasożytów są? Akurat obecny. Albo w samym laboratorium. Jak się robi takie badania, to też nie cały materiał jest przeglądany, ten, który przenieśliśmy. Z tego małego kawałeczka też się bierze część i się ogląda pod mikroskopem. I jaka gwarancja, że z tej części, nawet jak w niej były pasożyty, były jaja na przykład, no to. Laborantka akurat trafi na ten odpowiedni odcinek. No i jest jeszcze coś takiego jak czynnik ludzki. No to jest w ogóle zadziwiająca rzecz, bo ja miałam taką sytuację, kiedyś Wam już o niej opowiadałam, kiedy moja klientka, widząc owsiki u dziecka w stolcu, nie jaja, tylko już pasożyty, oprócz tego, że kawałek materiału, kawałek tego kału wzięła do słoiczka, to jeszcze te pasożyty też wrzuciła do słoiczka. Jaki był wynik? Negatywny. Pasożytów nie ma. I ona rozkłada ręce i mówi: jak! No, przecież tam były pasożyty, ja je wiedziałam. No właśnie, czynnik ludzki. I ja przeczytałam jeden taki materiał. Link do tego materiału dam Wam w opisie pod tym wideo. Możecie się z nim zapoznać, żeby zrozumieć, dlaczego się tak dzieje. Ograniczenia diagnostyki laboratoryjnej spowodowane są brakiem doświadczenia diagnostów wykonujących badania, co w głównej mierze związane jest z tym, że Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Od wielu lat nie prowadzi kursów z diagnostyki parazytologicznej, a specjalizacja z laboratoryjnej parazytologii medycznej jest zawieszona. I dlatego badania kału, chociaż są najprostsze, to niestety absolutnie nam nie gwarantują, że dobrze nas zdiagnozują. Są też inne sposoby. Można zrobić badania z krwi, gdzie poszukujemy przeciwciała, które produkuje nasz organizm w odpowiedź na jakiegoś pasożyta. Ale pasożytów jest, jest kilkaset, a przeciwciała na każdego pasożyta będą zupełnie inne. I trzeba wiedzieć... Czego szukamy? Bo przecież kilkaset badań nie zrobimy, tym bardziej, że to jest no bardzo drogie. I teraz tak. To jest jedna rzecz, a druga? Pasożyty, o tym mówią eksperci, parazytolodzy, że pasożyty się przystosowują też do środowiska, w którym zamieszkują. I każdy z nas wie, że pasożyty nam obniżają pracę układu immunologicznego. Dlaczego? No bo jasna sprawa, że nasz układ immunologiczny chce zniszczyć pasożyty, a one w taki sposób się przystosowują, obniżają pracę tego układu immunologicznego, żeby tej odpowiedzi. Nie było, żeby nie było produkcji przeciwciał. I może być tak, że pasożyty są, a przeciwciał nie ma. I dlatego te badania niestety też nie są miarodajne. Statystyki mówią, że w ciągu ostatnich 10 lat różnymi pasożytami zaraziło się ponad 4,5 miliarda ludzi, i pasożyty są przyczyną 14 milionów przypadków zgonów na świecie w skali roku. Przerażające statystyki, a lekarze nadal mało zwracają na to uwagę i wyśmiewają naturopatów, które podkreślają, że wiele chorób przewlekłych to przede wszystkim pasożyty. Dlaczego lekarze inaczej na to patrzą? No to patrzą na badania, a w badaniach wychodzi, że wszystko jest w porządku. Co my, kochani, możemy z wami zrobić? Bo w tej sytuacji bardzo aktualne staje się hasło: pacjent, diagnozuj się i lecz się sam. No nie mamy innego wyjścia, bo jak nie my, to kto nam pomoże? Jakie objawy mogą wskazywać na obecność pasożytów w naszym organizmie? No, ze względu na to, że pasożytów jest dużo i znajdować się one mogą w różnych organach, to i objawy będą zupełnie różne. I trzeba obserwować, co się dzieje w organizmie. Jeżeli to będzie Problem związany z jelitami, to najczęściej tam występują bóle. Bóle mogą być też w mięśniach, bo tam się znajdują pasożyty, albo w wątrobie, albo na przykład w płucach. I wtedy my pojawia się taki kaszel, odczuwamy, że w nam się gromadzi, że cały czas rano gdzieś, <laughs> gdzieś tu coś przeszkadza, drapie w gardle, chcemy to wykrztusić. Zwróćmy na to uwagę. I napiszcie, Szanowni Państwo, czy wy może doświadczyliście już czegoś takiego jak atak pasożytniczy u siebie, u swoich bliskich, może u dzieci? Jak wy sobie zdiagnozowaliście, jak sobie z tym poradziliście? Bo najważniejsze to jest doświadczenie. Przekażcie go w komentarzach, niech inni zobaczą, niech też sobie pomogą. Natomiast jeszcze kilka takich wskazówek ode mnie. Są objawy absolutnie ogólne, które mogą wskazywać, że infekcja pasożytnicza w organizmie jest. To jest takie ogólne osłabienie. To jest bladość skóry, podkrążone oczy. To mogą być problemy ze snem. To może być problemy, mogą być problemy z pamięcią i z koncentracją. Mogą być bóle, wzdęcia. Przy tym, jeżeli chodzi o bóle brzucha, najczęściej to są bóle wędrujące. One na przykład pojawiają się gdzieś tam w jednym odcinku jelit, za chwilę gdzieś w innym albo na następny dzień. I my możemy to nawet sprawdzić u siebie. Jeżeli zdrowe jelito, zdrowy brzuch, on nie boli. Możemy się położyć, podotykać brzuch. Brzuch jest mięciutki i ból nie występuje. Natomiast jeżeli czujemy, że gdzieś coś boli, albo po prostu jest takie mocne spięcie w jakimś odcinku jelita, to trzeba to miejsce delikatnie rozmasować. Można posmarować olejkami eterycznymi, można przyłożyć termofor, żeby po prostu to napięcie mocne puściło. Ale możecie zaobserwować, że tak wszystko pięknie puściło, rozmasowaliście sobie ten brzuch, a po chwili. Znowu się pojawiło takie spięcie, i ból w tym samym miejscu lub w innym, tak zwany ból wędrujący, bardzo często wskazuje na obecność pasożytów. Natomiast objawami pasożytów też są różne zmiany na skórze. To mogą być wypryski, to mogą być łuszczenia się, to może być atopowe zapalenie, alergia, mogą być takie zmiany jak różnego rodzaju przebarwienie, pieprzyki itd., jeżeli tego jest w nadmiarze. Mogą być też objawy podobne do astmy oskrzelowej, szczególnie u dzieci. Mogą być różne. Rodzaju swędzenia, swędzenia odbytu albo swędzenia skóry. I to tak, nie ma żadnych zmian, nie ma żadnych podrażnień, wysypki, ale pojawia się jakieś swędzenie, po chwili to znika. Na to wszystko trzeba zwracać uwagę. Pewne rzeczy też możemy zobaczyć na języku, bo pojawiający się nalot na języku może świadczyć, że jest albo grzybica pokarmowa na przykład, zaburzenie flory bakteryjnej, albo pasożyty i bardzo często jak jest zaburzenie flory bakteryjnej, no to są pasożyty. O języku w ogóle już zrobiłam cały filmik, jak wiele rzeczy z niego możemy wyczytać. Także Oglądnijcie sobie to nagranie. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście, link dam w opisie pod tym wideo. I bardzo charakterystycznym objawem dla pasożytów są problemy niedoborowe, niedobory pewnych pierwiastków, witamin i minerałów. I wiele osób doświadcza, że lamliwe paznokcie rozwarstwiają się, wypadają włosy, bardzo głębokie pęknięcia na piętach i cały czas mówimy, że no coś się dzieje, stosuje dobre żywienie, dobrą dietę. A cały czas mi brakuje jakichś pierwiastków. No to możliwe, że akurat pasożyty się odżywiają tym, co powinno było trafić do naszych komórek. Problemy z wagą też mogą być związane z obecnością pasożytów. Jeżeli na początku inwazji pasożytniczej, kiedy pasożytów jeszcze nie jest zbyt dużo w organizmie, my możemy odczuwać taki problem, jak m, zbyt dużo wagi zaczynamy nabierać, bo pasożyt. Zjada niezbędne składniki odżywcze, a komórka jest cały czas głodna i nam cały czas się chce jeść. Natomiast z czasem, kiedy inwazja pasożytnicza już jest bardzo długa, pojawia się inny problem. Nie chce nam się jeść i człowiek zaczyna chudnąć. Także wszystkie problemy z wagą to trzeba skontrolować, czy tam nie są pasożyty. No i jeszcze takie objawy jak nadpobudliwość, bardzo mocna drażliwość, albo zgrzytanie zębami w nocy, albo szlinotok w nocy. To nie jest no, tylko takie nieprzyjemna rzecz, że gdzieś tam poduszka mokra, tylko trzeba zwrócić uwagę, co się dzieje. Dlaczego te zęby są tak mocno ściśnięte, że powoduje albo zgrzytanie, albo wyciek śliny. To może być też objawem bardzo mocnego stresu, ale najczęściej jednak pasożytów. I teraz co z tym wszystkim zrobić, jeżeli zauważyliśmy u siebie kilka z wymienionych objawów? No to kochani... Zachęcam Was do obejrzenia całej playlisty, która jest u mnie na kanale, bo tam znajdziecie kilkanaście filmów i różne sposoby walki z pasożytami i jakie leki stosować i jakie zioła stosować. Mówię tam o tym jak stosować kurki jako działanie pasożytobójcze, jak stosować wodę utlenioną według nieumywakina. Wiele, wiele znajdziecie nagrań. Natomiast oczywiście jeszcze nie jeden raz do tego tematu wrócimy i jeszcze kilka wam takich połączonych już mieszanek gotowych ziołowych przedstawię. Także subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. Natomiast na co szczególnie chcę zwrócić uwagę dzisiaj, bo można pozbyć się pasożytów, a za chwilę one znowu są, szczególnie u dzieci. I tu bardzo ważne znaczenie ma trzy filary, trzy podstawowe rzeczy, o których bardzo mało się mówi w profilaktyce antypasożytniczej. A to jest podstawa. I pierwsze zadbać o zdrowie żołądka. Jeżeli nasz żołądek będzie odpowiednio zakwaszony, to wszystkie jaja pasożytów, które spożywamy i bakterie chorobotwórcze po prostu zginą w tych kwasach w żołądku. Natomiast nawet jeżeli gdzieś tam któryś przedostanie się do dalszego odcinka naszego jelita, do dwunastnicy, to wtedy drugi filar. Jeżeli dobrze funkcjonuje nasz woreczek żółciowy, dobrze produkuje się żółć, to stworzy nam w dwunastnicy takie środowisko zasadowe, że te pasożyty, które przedostaną się z żołądka do dwunastnicy, na pewno nie przeżyją. Bo w środowisku gwaśnym część zginie, a część w bardzo mocnym zasadowym. I gdyby się okazało, że jednak jakiś był no, bardzo odporny i dostał się do jelit, to filar numer 3, to jest flora bakteryjna w naszych jelitach. Bo jeżeli my mamy florę chorobotwórczą, jeżeli my mamy grzybicę pokarmową jelitową, to to są warunki, gdzie nawet jedno jajo pasożyta jak trafi, no to będzie się czuło jak u siebie w domu. A jeżeli my będziemy mieli dobrą, zdrową florę bakteryjną, to to nie będą te warunki, gdzie taki pasożyt będzie mógł zagościć. Także, kochanie, trzy filary. Żołądek i jego zakwaszenie, prawidłowa praca woreczka żółciowego i środowisko zasadowe w naszej dwunastnicy i flora bakteryjna w naszym jelicie grubym. Trzy rzeczy, jeżeli zadbamy o to, to żaden pasożyt nam nie grozi. Bardzo Wam, kochani, dziękuję dziś za uwagę. Piszcie, jakie pytania jeszcze Was interesują, jakie macie własne doświadczenia, o czym jeszcze chcecie dowiedziecie. I jeżeli nie znajdziecie odpowiedzi w tej playliście, o której wam mówiłam, ja też wam link do playlisty dam w opisie pod tym wideo i w komentarzu też zamieszczę. To gdyby wam jeszcze czegoś zabrakło, to kochani piszcie, będziemy na ten temat rozmawiać. Bardzo wam dziękuję i życzę dużo, dużo zdrowia. Z wami była Natalia Samarc. Do zobaczenia.